Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Zabierzemy się za ćwiczenia. Dajecie, no. Ćwiczenia na arpeggia. Czyli teoria była wyjaśniona już we wcześniejszym filmiku, a tutaj sobie skupcie się na możliwościach zagrania tych jakże w sumie ciekawych motywów. Arpeggio durowe, od którego bym zaczął, jak wam pokazywałem, na strunach mogę powiedzieć tak, na strunach wszystkich poza tymi dwoma wygląda w ten sposób. Pierwszy dźwięk, drugi, trzeci. Pierwszy, drugi, trzeci. To akurat grałem G-dur arpeggio. Możecie się spytać, dlaczego akurat omijam te dwie struny w tym momencie. Ponieważ ta struna, jak mówiłem już też we wcześniejszych filmikach, ta struna, struna druga od dołu, czyli struna B, jest w stosunku do pozostałych o jeden próg niżej. Więc ten schemat, który ja rozpisywałem, on jeśli chodzi o strunę na przykład G i B, byłby troszeczkę inny, czyli bym musiał grać na 5, 5, 5, 8. Musiałbym zagrać inaczej. Ja tutaj na razie rozpatruję te motywy na strunach raz, dwa, trzy, cztery, na pięciu strunach. No u mnie w siódemce to jeszcze jest, można powiedzieć, dodatkowa możliwość do zagrania. No i teraz kwestia jest taka, jak mówiłem tam wcześniej też, żeby zorientować się, jaki to arpeggio gramy. No bo to wiadomo, mogę sobie brać, po kolei sobie grać i zupełnie, można powiedzieć, z tyłka wysysać te arpeggia i szpanować. Jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, jaki w danym momencie gramy. Oczywiście, jeśli sobie ćwiczymy, no to sobie ćwiczymy tam po kolei. Niemniej jednak istotne jest bardzo, żeby wiedzieć, od jakiego dźwięku się wywodzi to arpeggio. Czyli na przykład tutaj na drugim progu, na strunie szóstej E jest Fis, czyli teraz gram jakby akord Fis, Fis dur w formie arpeggia. Czyli Fis, A, Is, Cis. Teraz na przykład od trzeciego progu, czyli będzie arpeggio G, G, B, D. Gis, A, Eyes, B, C, Cis. Cholera, się pomyliłem. Teraz byłby Gis. Czyli widzicie, przesuwam sobie o próg do przodu. Brzmi co prawda w całości, jeśli gram jeden za drugim, brzmi troszeczkę kijowo. No dlatego, że nie gram po żadnej skali. Gram, można powiedzieć, po skali chromatycznej, czyli po prostu dźwięki wszystkie po kolei, jakie mogę znaleźć, czy tak mogę, można powiedzieć. Przykład, schemat numer jeden ćwiczeń, który możecie robić, to na przykład właśnie zaczynamy od strun najgrubszej, czyli akurat, no może większość z was pewnie siódemki nie ma, to ja nie będę używać tej struny najgrubszej siódmej, tylko będę robić od szóstej struny, szóstej E. Później sobie to samo od następnego progu. I od następnego. Ilość powtórzeń już zależy od was. Najlepiej sobie zrobić, że na przykład na początku po 4 razy każdy. I tak, żeby każdy z tych arpeggiów zagrać dokładnie te trzy dźwięki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To był,
to byłaby pierwsza wersja. Czyli sobie po prostu przesuwamy próg za progiem i omijamy sobie, znaczy omijamy, zjeżdżamy struny w dół i tak dalej. Dodatkowo, żeby to można powiedzieć utrudnić, to jeszcze grając pierwszy dźwięk z tego, obczajać jak się to nazywa, czyli na przykład fis, B, E. Teraz byłoby G, C, F. No i tak dalej. To, co tutaj grałem, to widzieliście, że grałem od pierwszego dźwięku arpeggia, czyli od tego dźwięku tonicznego, później tercję wielką i później kwintę. Oczywiście możemy zmienić kierunek, na przykład grać od kwinty, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Oczywiście też sobie mówić, jaki to jest arpeggio. Oczywiście dźwięk ten z tego trójkąta jest istotny. Ten, a nie ten, od którego zaczynamy, to trzeba pamiętać. No i się przesuwamy tam do oporu. Druga wersja to jest naturalnie ćwiczenie na przesterze. Tutaj już się zaczyna sprawa nam komplikować, ponieważ dochodzi nam jeszcze dodatkowo tłumienie tym łapiskiem. Dobra, teraz w zwolnionym tempie. Na przesterku sobie ciupiemy też to. Oczywiście tłumienie, żeby było dźwięki stłumione, a nie takie. Wtedy bardziej wyraźne są poszczególne dźwięki. Kostkowanie na przemian. Widzicie, ja na przykład robię tak, że pierwszy dźwięk jest w dół, drugi dźwięk jest w dół, trzeci do góry. Zapędzałem, ale widzieliście wyraźnie ruch ty i tak się sprężamy. Następna wersja tego ćwiczenia to już jak nabierzemy prędkości, to możemy zrobić coś takiego, tak jak tutaj grałem. Podstawowa wersja tego czegoś to jest, wiadomo, tak jak pokazałem przed chwilą. Każda ze strun jest uderzana osobno. Ta wersja, co teraz mi chodzi, to jest grana właśnie bardziej legato. Lub tappingiem, ale dobra, na razie się zapędzamy za daleko. W zwolnionym tempie to byłoby... Thank you.
oczywiście kolejności też możemy zmieniać. Teraz był pierwszy dźwięk ten. Mamy sporo możliwości. Oczywiście na dwóch najcieńszych ten sam schemat jest oczywiście. Na przykład 5, 4, 7. Następne ćwiczenie to byłoby zwielokrotnienie liczby uderzeń jednego dźwięku. Czyli po dwa razy. Widzicie, każdy dźwięk jest na przemian uderzany. Oczywiście możemy liczbę uderzeń zwiększyć 3 razy, 4 razy, 4 razy. Kolejne ćwiczenie byłoby takie, że arpeggio to gramy o konkretną ilość progów, czyli nie gramy po kolei próg tam trzeci, czwarty, piąty, szósty, tylko o konkretną, ściśle określoną odległość, ściśle określony interwał. Na przykład gramy powiedzmy co tercję małą, załóżmy, czyli na przykład trzeci próg i później od szóstego 6, 5, 8. I teraz na przykład o, czyli to jest co cztery progi. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście zmieniając też struny. Bo jak dojdziemy tutaj tercję małą, to skończy nam się gryf. Więc możemy sobie zrobić w którymś momencie dowolnym dla nas, możemy sobie zejść na strunę cieńszą. Czy na przykład najpierw bym grał arpeggio G-dur, później A-is-dur, później o tercję małą byłoby Cis-dur i później E-dur. Słyszeliście, teraz już z progresji, że tak można powiedzieć, czyli z postępu jakiegoś konkretnego, według jakiejś konkretnej zasady, z tej progresji tych arpeggiów wyszło nam coś już, jakaś melodia, coś co przypomina jakiś fragment, jakieś solówki, jakieś zagrywki, jakiegoś przejścia czy czegokolwiek. Widzicie, że to już zaczyna nabierać sensu w przeciwieństwie do grania. To może być jako jedynie jakieś takie zejście, jakiś taki wygłup. Jednak widzicie, no tu oczywiście możemy sobie interwały, o które się przesuwamy, możemy sobie zmieniać. Może być sekunda mała, sekunda wielka, tercja mała, tercja wielka. Wszystkie tam oktawy równie dobrze możemy przejść. Na przykład G i G tu. I na przykład możemy tu G. Thank you.
trochę tu się powygłupiałem, jednak widzicie, jak już będę mówił dalej w następnych filmach odnośnie komponowania i tworzenia muzyki, konkretne przesuwanie się o konkretne interwały, które wynikają z konkretnych schematów skal, tworzą nam utwory, więc właściwie już tutaj sami widzieliście i słyszeliście, że zaczyna coś się dziać. Coś zacząłem grać G, A, IS, CIS, E, czyli właściwie te dźwięki, które tutaj wybrałem, powstały oczywiście według schematu, że sobie postanowiłem gram co tercję. Jednak w jakichś w skalach, różnego rodzaju skalach, mamy interwały, mamy dźwięki, które się powtarzają. Na przykład, nie wiem, załóżmy C-dur, C, D, E, F, G, A, B, C. Czyli jeśli byśmy grali arpeggio na przykład od C, od D, od E, F, G, A, B, C, to już nam powstanie coś konkretnego. Naturalnie te arpeggia się będą zmieniać z trybami, będą się wymieniać, raz mol, raz dur. Jednak od tego, można powiedzieć, zaczyna się dziać komponowanie. Zaczynają się kompozycje dziać. Dobra, na razie tyle, pa!